Karykatura Zełęskiego w mediach. Niemiecki komisarz oburzony, karykatura Zełęskiego w niemieckim dzienniku. Budzi antysemickie stereotypy. Jeden z największych niemieckich dzienników na swoich łamach zamieścił karykaturę Wołodymyra Zełęskiego. Publikacja wywołała falę krytyki nie tylko wśród czytelników. Do rysunku odniósł się także bawarski komisarz do spraw antysemityzmu Ludwig Spanle. Sposób, w jaki przedstawiono prezydenta Ukrainy, budzi i wielu antysemickie stereotypy, powiedział. Pełnomocnik rządu Bawarii do spraw życia żydowskiego i walki z antysemityzmem, Ludwig Spenle skrytykował gazetę Zidojcze Zeitung za kontrowersyjną karykaturę przedstawiającą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęckiego jako przerośniętą postać na światowym forum ekonomicznym w Davos. Spaniel powiedział w piątek w Monachium, że karykatury są szczególną formą ekspresji i twórczości artystycznej i że musi istnieć duża swoboda. Uważam jednak, że ta karykatura jest złym zniekształceniem prezydenta Ukrainy, a to jest, z mojego punktu widzenia, nie do przyjęcia, stwierdził komisarz, cytowany przez dziennik, Welt. Krytyka karykatury Zełęskiego w niemieckim dzienniku. Gazeta odpowiada, jak tłumaczył, forma prezentacji budzi w wielu osobach antysemickie stereotypy dalekie od rzeczywistości. Ukraiński prezydent ma żydowskie korzenie. Spendle podkreślił, że cała sprawa jest dla niego osobiście niepokojąca, ponieważ cenił sobie informacje gazety na temat tendencji antysemickich, incydentów i przestępstw. Wiele głosów w internecie już wcześniej wyrażało podobną krytykę, a w niektórych przypadkach nawiązywało do wcześniejszych karykatur w gazecie, przypomina, Welt. Zidojcze Zeitung zareagowała za pośrednictwem Twittera. Ta karykatura jest graficznym przetworzeniem obrazów telewizyjnych z poniedziałku. Ukraiński prezydent na ekranie wideo, a więc w formacie XXL, przed publicznością w Davos. To pokazuje, jak dominującym tematem jest tam Ukraina.